To wydarzyło się 10 lat temu. Pojechaliśmy z dziewczyną na wakacje nad morze do niewielkiej miejscowości. Nie pamiętam dokładnie, na ile dni tam pojechaliśmy, ale doskonale pamiętam to, co wydarzyło się w motelu pierwszego dnia. Poszliśmy na dworzec autobusowy, nie mając żadnych konkretnych planów. Po przyjeździe było już ciemno, a my byliśmy zmęczeni, więc zatrzymaliśmy się w najbliższym motelu. Ten wyjazd był spontaniczny, nie sprawdzaliśmy ocen noclegów w internecie i tym podobnych rzeczy. Położyliśmy się, oglądaliśmy telewizję, a potem zasnąłem. Po jakimś czasie przebudziłem się. Warto podkreślić, że mam bardzo twardy sen i zwykle w wybudzeniu mnie nie pomaga ani budzik, ani nawet czyjś dotyk. Zauważyłem, jak moja dziewczyna obraca się na drugi bok, a następnie wstaje z łóżka i idzie do łazienki. Wtedy dostrzegłem idący za nią cień. Nie był to cień mojej dziewczyny. Jakaś czarna postać, bez oczu, nosa i ust. Nigdy nie wierzyłem w duchy, ani podobne paranormalne zjawiska, ale dobrze wiedziałem, że coś tu nie gra. Po chwili zerwałem się z łóżka i pobiegłem do łazienki, gdzie była moja dziewczyna. Próbowałem otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Wtedy usłyszałem dochodzący ze środka głośny, męski śmiech. Nie byłem wtedy pijany, ani nie był to sen. Próbując otworzyć drzwi, zacząłem wołać: "Skarbie, otwórz drzwi." Jednak ta nie odpowiadała. Do dziś nie jestem pewien, czy to, co wydarzyło się później, na pewno nie było snem. Wziąłem rozbieg i w końcu udało mi się wyważyć drzwi, jednak nikogo w środku nie było. Łazienka była kompletnie pusta. Długo stałem w miejscu, próbując dojść do tego, co się właściwie stało. Gdy postanowiłem wrócić do łóżka, prawie zamarłem. Moja dziewczyna stała na łóżku i z szerokim uśmiechem się we mnie wpatrywała. Byliśmy razem już 2 lata i nigdy wcześniej nie widziałem u niej tak przerażającego uśmiechu. Nie pamiętam dokładnie, czy miała wtedy zamknięte oczy, czy nie. Chwyciłem ją za ramiona i próbowałem wybudzić z tego chorego transu. W końcu upadła na łóżko i zasnęła, natomiast ja tej nocy już nie mogłem zasnąć. Leżałem z otwartymi oczami do świtu. Gdy tylko zrobiło się jasno, obudziłem dziewczynę i natychmiast się stamtąd wynieśliśmy. Gdy wyszliśmy, zapytałem ją, czy cokolwiek pamięta z ubiegłej nocy, na co ta wyglądała na zaskoczoną. Nie chciałem jej o tym mówić, wiedząc, żebym ją tylko niepotrzebnie przestraszył. Teraz, po 10 latach, przypomniałem sobie o tej historii i zacząłem szukać informacji na temat tego motelu. Okazało się, że od dekad dochodziło w nim do okropnych i niewyjaśnionych rzeczy. W artykułach nie było podanej dokładnej nazwy motelu, jednak poznałem go po zdjęciach gości, którzy również doświadczyli tam podobnych rzeczy. Do dziś nie wierzę w zjawiska paranormalne, jednak od tego czasu zacząłem dokładnie sprawdzać opinie o miejscach, w których się zatrzymuję.